Serdecznie witam panią wójt Krystynę Mikołajczuk-Bochowicz. Brawo. Bardzo serdecznie witam Ochotniczą Straż Pożarną w Skrzeszewie na czele z panem Brewczukiem. Bardzo serdecznie witam wszystkich rodziców na czele z przewodniczącym Rady Rodziców panem Darkiem Jadczukiem. Bardzo serdecznie, brawo, tak, brawo bardzo. Witam wszystkich rodziców, uczestników konkursów eliminacji. Dzisiejszy piknik rodzinny może się odbyć dzięki wspaniałym sponsorom, którzy właśnie bardzo przyczynili się do dzisiejszych nagród i do całego właśnie pikniku. Chciałam przede wszystkim właśnie podziękować sponsorom, którzy właśnie zakupili nagrody, gadżety, wszystkie możliwe potrzebne na piknik artykuły. Bardzo dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej, pani wójt Mikołajczuk-Bochowicz. Bardzo dziękuję ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, Banku Spółdzielczemu w Repkach, Ubojni Jabłonna Lacka. Tak, bardzo dziękuję Gminnemu Komitetowi Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Warta. Tak, idzie z banerem. Wydziałowi Katechezy Kurii Drohiczyńskiej oraz księdzu proboszczowi naszej parafii. Proszę. Pierwsze czytanie. Brawa dla sponsorów. Nazbieraliśmy ich sporo. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję. Najpierw próbuję nawiązać kontakt z poszkodowanym. Kontaktu nie ma. Sprawdzają, czy jest puls. Kamila, puls jest? Pulsu nie ma. Rozpoczynają masaż serca. 30 uciśnięć szybkich. Później dwa głębokie wdechy. Dlatego głośno liczą, żeby ta druga, która będzie wykonywać wdech, wiedziała, że tu już jest 30 i wtedy należy to wykonać. Dwa głębokie wdechy i 30 uciśnięć. Takie działania prowadzi się do przyjazdu karetki pogotowia, wyraźnego polecenia lekarza o zaprzestaniu lub do opadnięcia sił własnych, czyli dokąd się da rady. Więc mamy dwóch rannych, poszkodowanych. Tu następuje telefon po ekipy ratunkowe, które za chwilę podjadą. To, co dziewczyny teraz przyniosły, to jest zestaw PSPR1. Mamy takie dwa zestawy. Tam jest wszystko to, co jest potrzebne do tak zwanego uruchomienia człowieka, który jest na bez objawów krążenia, bez oddechu. Tam jest tlen, są specjalne kołnierze stabilizujące szyjny odcinek kręgosłupa. Dziewczyny zajmą się ewakuacją pasażerki, natomiast chłopcy pana kierowcę będą ewakuować. Nie użyjemy dzisiaj tylko folii termicznej z tego powodu, że jest tak gorąco, dzieci by się spociły. Najpierw zakładany jest specjalny kołnierz w celu usztywnienia szyjnego odcinka kręgosłupa.
Zauważcie, że wszyscy ratownicy pracują w rękawiczkach. Jest to w tych czasach konieczne. W tej chwili następuje unieruchomienie rannej osoby na desce ortopedycznej, unieruchomieniu głowy, przypięciu pasami do deski. I ściągnę mocno. Cały czas podawany jest tlen. Teraz powinno się nastąpić okrycie folią specjalną, ale zbyt gorąco jest dzisiaj. I na trzy. Dobra. Jeśli, dziewczyny, jeśli stwierdziliście, że osoba jest w stanie wstrząsu, to trzeba zrobić? Do góry. Chodzi o to, żeby jak największa ilość krwi była w okolicach mózgu. Chłopaki.